Finał 800 metrów. Witają na żywo z hali w Pradze sprinterzy.com. Marcin Lewandowski, tor czwarty. Zdecydowanie wyróżnia się tutaj najlepszym czasem w tegorocznej stawce. Uwaga, start. I wystartowali. To będzie prawdziwa bitwa Marcina Lewandowskiego. On tutaj chce pokazać, że jest najlepszy. Jest najlepszym Europejczykiem na 800 metrów. Tutaj w tym momencie przyjmuje drugą pozycję. Przypomnijmy, że aktualnym rekordzistą Polski w hali jest Adam Krzyżot, minuta 44:57, uzyskany 14 lutego 2012 roku. Marcin Lewandowski w tym momencie trzyma drugą pozycję. Pierwsze 200 metrów otworzył Szwed z czasem 27:10, Lewandowski 27:20. Dalej na drugiej pozycji, tym razem już nie chce być na końcu. Tutaj chce pokazać dobry czas, no i przede wszystkim wygrać to, bo jak mogło być inaczej? Marcin Lewandowski biegnie po złoto. Nie da rywalom na pewno za wygraną. Szwed dalej na prowadzeniu. Lewandowski drugi w tym momencie traci pozycję. Schodzi na trzecie miejsce. 400 metrów Szwed otwiera w czasie 54:90. Lewandowski dokładnie 55:0. Teraz jest na trzeciej pozycji. Ale widać w jego kroku, że on chce to wygrać. On musi to wygrać. Tutaj doping niesie zawodników. Bardzo mocno Szwed. Marcin Lewandowski musi ruszyć. Musi teraz, tak. Robi dokładnie to w tej pozycji. Przechodzi na drugą pozycję. Trzyma się drugiego toru. Już goni Szweda. Ach, cóż to będzie za finisz. Marcin Lewandowski i Szwed. Marcin Lewandowski, tak. Zdecydowanie wychodzi na pierwszą pozycję. On nie da nikomu wygarnąć tego medalu. To jest mistrz Europy. Już nikt mu nie zagrozi. Marcin, dawaj po złoto. Cała Polska jest z tobą. Marcin Lewandowski, jaki będzie czas. Mistrz Europy, Marcin Lewandowski. Minuta 46:70. Nieoficjalny czas naszego Marcina Lewandowskiego. Pierwszy złoty medal halowych mistrzostw Europy. Praga. Minuta 46:67. Marcin Lewandowski. Biało-czerwona flaga wszędzie teraz na hali w Pradze. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Gratulujemy, Marcinie. Cała Polska jest z tobą, wierzyła w ten sukces.